Zakopiańska Akademia Śpiewu powstała 2 lata temu. Przypomnijmy, po co? Powstała dlatego, że ja od dziecka przyjeżdżając na Podhale byłam zachwycona talentami tutejszych dzieci, młodzieży i postanowiłam, przeprowadzając się tutaj, uczynić użytek z mojego wykształcenia, z mojego doświadczenia scenicznego i przekazać tym dzieciom troszeczkę moich wiadomości i umiejętności. I myślę, że dobrze to nam idzie. Mamy już bardzo dużo sukcesów. Właściwie uczę dzieci w każdym wieku. Stwierdziłem od razu już po pierwszych zajęciach, że wiedziałem, że to jest to, że trafiłem idealnie. Potrzebowałem czegoś takiego, ponieważ zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że tak na byciu samoukiem nic nie osiągnę. Po prostu musiałem mieć kogoś, kto jakby mnie podeprze pod tym wszystkim i da mi dobre lekcje. Never gonna dance again. Guilty feeling got no rhythm. Rok 2019 był dla nas rokiem wielkiego sukcesu europejskiego. Wzięliśmy udział w jednym z największych konkursów muzycznych, którym Music Fest w Mediolanie. 25 osób startowało i wszyscy dostali się do półfinału, a Martyna Łukaszczyk z Murza Sichla, 17-letnia, aż do finału europejskiego w Rzymie, gdzie pokonując kilka tysięcy wokalistów z całej Europy, dostała się do finałowej 30. There is a light in the darkness, though the night is black as my skin. There is a light burning bright, showing me the way. Każdy sukces przychodzi z czasem. Ja Akademii zawdzięczam naprawdę bardzo dużo, ponieważ porównując mój stopień śpiewania na początku mojej nauki, a porównując go właśnie do teraz, jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę kondycja mojego głosu poprawiła się. Taka uwaga pani Pauliny, która pani zapadła w pamięć i o której pani na przykład myśli często. To, żeby wierzyć w siebie, w swoje możliwości i po prostu dążyć do wyznaczonego przez siebie celu. Na początku roku szkoła straciła pomieszczenia, w których mogły odbywać się zajęcia. Jak sobie pani radzi? Jak widać, radzę sobie. To znaczy koncertujemy dalej, jeździmy na konkursy, mamy wsparcie zewnętrzne, ponieważ wsparcie z Urzędu Miasta utraciliśmy, ale nadal będę starała się, aby utrzymać poziom szkoły, a nawet coraz bardziej ją rozwijać. I myślę, że dopóki istnieje Teatr Witkacego w Zakopanem oraz istnieje Zakopiańska Akademia Śpiewu, to sobie poradzimy. Za
zaczęło się tak w ogóle, że tata mnie nagrał, że tak powiem, po kryjomu. Pokazał znajomej i właśnie tutaj ta znajoma skierowała mnie tutaj do pani Pauliny i to jest fajne połączenie tego rozśpiewu takiego operowego z jazzem. Nauczyłam się, no poza tym, że przede wszystkim śpiewać i to idzie wiadomo coraz lepiej, to przede wszystkim nauczyłam się jakiejś takiej interpretacji, większej otwartości w stosunku do muzyki, ale też na co dzień. Mi to pomaga w, że tak powiem, przebrnięciu przez jakieś tam różne etapy mojego życia. W tym roku, w 2020, postanowiłam wyróżnić najstarszych i najbardziej doświadczonych już wokalistów, aby mieli swoje koncerty solowe. I tak w Likmicic od marca zaczynamy cykl miesięcznych koncertów solowych.